Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przybyliśmy do Czeladzi, do siedziby firmy AMC ESK, znaczy może nie tyle co firmy tej, ale z producenta systemów, a firma się nazywa Inteligentna Mikroelektronika. Kolega Cezary Wójtowicz, którego znamy z wcześniejszych naszych filmów, nam już ten system, który tutaj AMC ESK mamy na stole, przedstawiał. Natomiast teraz chcieliśmy też zaprosić wszystkich na tą imprezę, kiermasz, wiosenny kiermasz gołębi, który odbędzie się w Galerii Szypulisą w Katowicach 14 kwietnia. Tam będzie można się od kolegi Cezarego Wójtowicza dowiedzieć bardzo, bardzo dużo o tym systemie. Tak jak tam ja mówiłem, że na przykład jak tak dwie anteny byśmy powiedzmy jedną na drugą położyli, to one już nie będą odbijać. Ale te wszystkie niuanse związane z systemem, to teraz tam troszeczkę zapowie, zaprosi tam, opowie nam, o czym będzie tam mówił kolega Cezary. Proszę bardzo. Witam szanownych Państwa. Witam w naszej siedzibie. Krzysztof odwiedza nas co jakiś czas. Ja ostatnio, przepraszam, się wtrącę, bo ostatnio kiedy byliśmy, to byliśmy też w Czeladzi z Wiedzieńcą, a tam była bolca szpitalna. Tak. Natomiast teraz zmieniliśmy siedzibę w tej chwili. Czeladź Wojkowicka 24. Ja powiem ze swojej strony, jak się jedzie drogą numer 94, to jeżeli jedziemy od strony Krakowa, to musimy skręcić w prawo, a jeżeli jedziemy od strony Bytomia, skręcamy w lewo i cały czas prosto na Wojkowice i tutaj się właśnie do tej siedziby bez najmniejszego problemu dostaniemy. Tak, zapraszamy wszystkich chętnych. Jeśli chodzi o nasz system, to pewnie hodowcy doskonale go znają. Natomiast o czym chciałbym powiedzieć? Na panelach dyskusyjnych w czasie wystawy organizowanej przez Krzysztofa chcielibyśmy pokazać, opowiedzieć może o systemie tak od podszewki, jak działają niektóre funkcje. Jest dość dużo pytań o kwestie koszowania, statystyk. Też pojawiają się pytania, jak działają anteny, szczególnie ta funkcja inteligentna antena, którą mamy od wielu, wielu lat i jest jeszcze nieznana dość dobrze. Jakie są możliwości przyłączeń naszego systemu do, powiedzmy, innych urządzeń zewnętrznych. Tutaj mam na myśli wysyłanie SMS-ów, czy też transmisję danych do nie wiem, jakichś stron internetowych, czy też dla rachmistrzów tutaj... Szczytywanie danych z zegara, tak? Tak. W tej chwili pojawiły się na rynku urządzenia, oczywiście nie tylko naszej produkcji, pojawiły się urządzenia, które umożliwiają odczyt danych z drukarek, czyli w momencie robienia wydruku możemy przechwycić te dane na kartę SD i powiedzmy te dane w jakiś sposób elektroniczny obrabiać dalej. Natomiast nasz zegar od wielu lat już ma złącze tutaj RS232, które umożliwia podłączenie do komputera i w ten sposób można bezpośrednio jakby uzyskać bez żadnych dodatkowych urządzeń. Tak, można uzyskać te dane w formie elektronicznej. Przepraszam bardzo, że przerwę, bo zobaczmy. Wcześniej, kiedy tu byliśmy u kolegi Cezarego, to było kilka lat temu, ten zegar on wyglądał w ten sposób, on tak do tej pory wygląda, natomiast tutaj widzę w tym roku tutaj zmiana taka designu jest, tutaj jest takie bardziej niebo, tutaj inaczej, że tak powiem, tak, troszeczkę kolory jakby inne. Kosmetyczne zmiany zegar przeszedł, jeśli chodzi o elewację. Klawiatura pozostała taka sama, funkcjonalność taka sama. Nie zmieniamy tych dobrych rzeczy, które są... się sprawdzają. Tak, tutaj to właśnie tutaj... system został stworzony dla hodowców i właśnie przy współudziale hodowców ta wersja 2.10. Mówisz o oprogramowaniu. O oprogramowaniu, tak. Znaczy u nas generalnie jest tak, że wszystkie zegary, które wypuściliśmy na rynek, są możliwe do zaktualizowania do tej najnowszej wersji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. No, co najważniejsze, też możecie zwiększyć ilość gołębi, które może zegar obsługiwać, bo standardowy jest chyba 200, a to znaczy, mamy dwie wersje w tej chwili, 200 i 500 gołębi. Oczywiście można na zamówienie jakby zwiększyć pamięć tego zegara, tutaj też nie ma większych ograniczeń. O tych wszystkich rzeczach, które wchodzą w elementy, jako elementy tego systemu, będziemy mogli tutaj też zobaczyć, ja to tak pokażę, zobaczmy, tu już zegar widzieliśmy, tu mamy antenę jednopolową, tu mamy taką nietypową antenę. Znaczy, tu jest jej większa siostra. No tak, tak jak, tylko ona jest czteropolowa. Tak, to jest czteropolowa, czteropola, w układzie dwurzędowym. O właśnie, troszeczkę inaczej, że gołąb jakby to przez to przechodził, to po prostu długo, przez dwie anteny tak jakby przechodzi, dwa pola. Tak. Myśmy tutaj zrobili takie kanały do przejścia.
Antena ta jest wielkości dokładnie anteny dwupolowej, tylko jest dwa razy szersza. Tak. Akurat tutaj ona wychodzi w tym momencie, że jest dokładnie kwadratowa. Tak samo jak antena jednopolowa, także... Natomiast ona zachowuje się tak samo jak antena czteropolowa. Ma trochę większą powierzchnię, co też umożliwia przechwycenie większej ilości głębi w jednym czasie. Rozumiem. Tutaj mamy jeszcze, dodawmy od razu, automatyczny przyłącznik zasilania awaryjnego. Tak. Tutaj możemy podłączyć właśnie za pośrednictwem tych kabli. Dlatego po prostu przypomnimy teraz, ale o tym mówię, 14 kwietnia na galerii Szypulisą. Tam będziemy mogli dokładnie wiedzieć. Tutaj podłączamy z tej strony akumulator poprzez te kable. Natomiast do drugiego standardowy zasilacz. Tak. Standardowy zasilacz. To urządzenie zastępuje standardowy adapter zasilający. Który... Tak, tylko że to jest, jak się nazywa, jak nie mamy tego urządzenia. Znaczy to jest urządzenie standardowe w zestawie. To co w zestawie jest. Mhm. Ale jakbyśmy chcieli zrobić sobie akumulator zewnętrzny, który nam uniezależni niejako od tego zasilania, bo się różne rzeczy zdarzają, czy tam zasilacz nam upadnie, czy napięcia chwilowo nie będzie, to możemy użyć tego tutaj urządzenia. I zobaczmy, taka nowość może, bo ja jeszcze pamiętam, kiedy byliśmy, to każdy sobie tam gdzieś adaptował jakiegoś rodzaju swój taki pokrowiec na te zegary. Tutaj wy macie teraz taki pokrowiec, widzę, uszyty taki na, tak, z ramionczkiem. Z paskiem. Można zegar sobie wtedy wygodnie włożyć. Także o tych wszystkich funkcjach, nowościach, różnych rzeczach, które są tutaj w tej wersji programu 2020, kolega Cezary nam powie, a my tutaj ze swojej strony powiedzmy, też przygotowujemy taką niespodziankę właśnie, żeby wykorzystać to złącze. Pokażemy, jak my tego akurat zegarem, którym my dysponujemy, można wizualizować na komputerze, na stronie internetowej gołębie, które będą przylatywać. W przyszłości kolega Cezary pracuje, nie wiadomo, czy się jeszcze w tym roku uda zrobić, ale będzie też system, który umożliwi wysyłanie danych na, w postaci SMS-ów na telefon komórkowy. Pracujemy nad modułem. W tej chwili mamy już projekt gotowy. Będziemy jakiś pilotażowe urządzenia pierwsze wypuszczać na rynek właśnie do komunikacji. Dodam jeszcze, że saszetka na zegar przydaje się. Mieliśmy taki przypadek niedawno, że hodowca przejechał sobie po zegarze traktorem. No. I co? Przeżyło? Zegar przeżył, obudowa popękała, była do wymiany, ale... No tak, koncernem może jeszcze obudowa jest dość trwała. Natomiast nieuszkodzona została elektronika, no wiadomo, traktor jest dość ciężki. No i teraz jeszcze tutaj chciałem zwrócić uwagę, i każdy, kto z hodowców używa takiego zegara, ma jakieś problemy, znaczy nie tyle co z zegarem, ale z eksploatacją, pewnych rzeczy może nie wiedzieć do końca, jak działają, to będzie się można dowiedzieć, tak jak właśnie na początku wspomniałem, o takie na przykład położenie dwóch anten na siebie, to co powoduje, że nie będzie czytała żadna praktycznie. No właściwie to urządzenia zakłócają się. O właśnie. Anteny nasze są autonomiczne pod warunkiem, że nie pracują obok siebie w odległości jednego metra, chociaż anteny jednopolowe są tak skonfigurowane, że mogą być jedna obok drugiej. A to jest ten wyjątek, natomiast normalnie takiej czteropolowej anteny nie uzyskamy z dwóch anten dwupolowych, bo kiedy tak je zbliżymy do siebie, niestety nie będzie nam ten system poprawnie działał. Ale o tym wszystkim to się będzie można dowiedzieć tam na miejscu i kolega Cezary na pewno nam to wszystko tam pokaże, znaczy nam, osobom, które będą zainteresowane, a system ten ma dużo użytkowników, eksploatatorów, którzy na pewno będą mieli dużo ciekawych pytań. Także na razie dziękuję i przypominam, zapraszamy wszystkich na stoisko firmy AM, Inteligentna Mikroelektronika, żeby być dokładnym, producenta systemu AMC ESK, 14 kwietnia, Galeria Szyp-Wilson. Do zobaczenia. To są Katowice. Także do Katowic. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dziękuję.